Ludzie chrzestni. Dorośli Timi. Kiedy śpi nasz mały aniołek. Nie obudź go. Wszystkiego najlepszego, ty Wanda? Kosmo? Zwariowaliście? Stary z ciebie chłop, a wciąż nosisz piżamy w koniki i nas pytasz, czy zwariowaliśmy? Wariujemy z entuzjazmu. Najlepszego z okazji 23 urodzin, Timi. Dziękuję. No dalej, Puf. Daj mu prezent. Dzięki, Puf. Ale, ale wiesz, co bym chciał? Usłyszeć pierwsze słowa. Dawaj, stary, słuchamy, wyduś je, Puf. Zaraz coś powie. No, to może jutro. Otwieraj, jest ode mnie, jeśli ci się spodoba. Sabla? Podoba ci się? Chwila, czy to... Urodzinowa bitwa piratów! Jesteś zacnym rywalem, Timi Turnerze. Wszystkiego najlepszego! Dzięki, do następnych urodzin. Tak, moje urodziny są z roku na rok coraz lepsze. Wszystko dzięki wam. Przecież z nami zawsze jest najfajniej. A szczególnie ze mną. Timi Turnerze, już ostatni raz w życiu obchodzisz urodziny ze swoimi wróżkami chrzestnymi. A przy okazji najlepszego. Regulamin. Regulamin? Tak. I zerknij tutaj. Strona 128, paragraf 3, podpunkt D. Wróżkowy chrześniak traci wróżków, kiedy dorasta. Nie ja. Opuszcza dom. Nie ja. Albo doświadcza prawdziwej ziemskiej magii. Miłość. Więc? Znowu. Nie ja. Jedyna laska, jaką cmoknąłem, to Tuti. 13 lat temu zostałem zmuszony i było kiepsko. Orient! No i się wyprowadziła i już jej nie widziałem. Więc miłość? Nie ma takiej opcji. Tak, miernik miłości Timiego mówi, że nie jest zakochany. To nie są wygłupy. Im dłużej trzymasz Kosma, Wandę i Pufa, tym większa groźba, że ktoś ich zobaczy albo złapie. Spokojnie, nie ma takiej opcji, luzik. Chcesz ciasta? Zatrzymaj je. Przyda ci się przy pożegnaniu wróżków. Już ja znajdę sposób. Zmuszę cię do dorosłości. Jestem Jorgen, najpotężniejszy wróżek na świecie. Ja! A ja mogę, ciacho? Wszystkiego najlepszego, Timi! To gratka? Serio? Szukają bezrobotnych do pracy w fabryce dynamitu. Brzmi ciekawie i niebezpiecznie. No, otwórz mój. Ogłoszeniowy najmniej mieszkań. Spójrz tu. Miły dwupokojowy dla chcących założyć rodzinę lub tych, którzy wyprowadzają się od rodziców. Ale to samo daliście mi w zeszłym roku. Wiem, że to dla was może zbyt piękne, ale ja się stąd nie wyprowadzę. Nie znajdę pracy i się nie ożenię. Po prostu za bardzo was kocham. Miłość, miłość, miłość.
Wyprowadzasz się, bo właśnie razem z mamą sprzedaliśmy dom. Wreszcie pojedziemy na wymarzone wakacje dookoła świata. Cóż, co mogę rzec? Bardzo chciałbym, żeby nie był sprzedany. Sprzedany. Już nie sprzedany. Sorki! Nic, madam, kocham was i szkołę. Zawsze razem. Miłość, miłość, miłość. Dlaczego nasz syn nie dorasta? Kto to demaluje mi przedszkole? Największy gnom w Mrokowie, Timmy Turner! Ta, załzowiki. Ciągle gnębisz małolatów? Przestańcie trząść tymi bidonami! Nie będziecie nic pili, dopóki ja nie pozwolę! A może mała zamiana picia na spleśniały ser topiony w bidonach, co? To jeszcze nie koniec, Timmy Turnerze! Szkoła. Szkoła. Czy Timmy Turner jest wciąż w mojej klasie? Mała zagadka. Kto ma 23 lata i przez ten cały czas ciągle siedzi w piątej klasie? Jak on to robi? Jak to w ogóle możliwe? Ja cię. Zaczyna się. Tak. Przypomniało mi się, bo ma... Hej, jestem w tej klasie od 13 lat. Jak to się stało, że nikt jeszcze ich nie widział? O, zobaczę, Tarny. Bo ja wiem, że nie doroślejesz, żeby mieć wróżków. I jeszcze się tak pobawię, żeby w końcu ich złapać. A wtedy to właśnie ja, pan Denzel Krakel, będę tutaj wypowiadał życzenia! Dawaj, jakieś życzenie. Wyzywam cię. Okej. Chcę, żebyś poruszał się na gaz. Muszę skorzystać z toalety. Bądźcie cicho, dopóki nie wrócę. Ciesz się na maksa, Turner. Bo to już ostatni raz. Już lecę. Bądźcie cicho. Nudy. To chcę pograć. Piłkę. Spokój na korytarzu, spokój na... Najlepszy dzień świata. Ma rozstrój żołądka. Kończymy lekcję wcześniej przez szalejące tornado. A na dworze świeci słońce. Dziwne, co nie? Dziwne? Jeśli zjazd ze szkoły wcześniej w urodziny, żeby dłużej pobyt dzieckiem jest dziwne, to poproszę was o kaftan bezpieczeństwa. Do zobaczenia. Siema. Mówiłem, że znajdę sposób, żebyś wydoroślał i już go mam. Strzała Kupidyna. Jeden strzał z tych misiów i Timmy zakocha się w pierwszym, co zobaczy. Wtedy będzie dorosły i odda nam wróżków. Moja na zawsze. Będę cię kochał do końca życia. Kocham szkołę. Miłość, miłość, miłość. Wracaj, wracaj, kocham cię. Nie znoszę cię, Timmy Turnerze! Cześć wam. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, Timmy. I już zawsze będziemy razem. No jasne, że tak. Nie ma na świecie takiej rzeczy, na którą bym was zamienił. Jesteś cały? Tak. Git, to zrobisz to jeszcze raz? Był ubaw. A, jasne. Chyba. Jako burmistrz Mrokowa mam zaszczyt przedstawić prezesa i dyrektora firmy Potęga Magnata, pana Hugh J. Magnata Juniora. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Ma pan bardzo ładną kość. Dzięki. Panie i panowie, od kiedy mój tatuś wetknął w moją małą dłoń łopatę, zacząłem myśleć o paliwie, które ułatwiłoby nam codzienne życie. Więc gdy moje super nowoczesne satelity namierzyły nieodkryte dotąd potężne, łatwopalne złoża energii pod waszym miastem, postanowiłem przybyć tu, do Ciemnotowa i zobaczyć je sam. Mrokowa. Co? Mrokowo. Ciemnota, mrok, blebleble. Co za różnica. Jak już się zajmę tą dziurą, będziecie chcieli zmienić nazwę na burżujowo wielkie. Timmy, co my robimy? Dzięki. Proszę, pokażę wam studnię naftową. Hotel potęgi magnata, który stanie na miejscu tego obleśnego, brudnego i śmierdzącego małego parku. Hotel ten wyprodukuje 1000 gigawatów ohydnej, ale całkiem sensownej ropy i zapewni trochę miejsc pracy. No patrzcie, pan nigdy nie dorosnę Timmy Turner. I nas obczaja. Tak jak panienki. I o to chodzi, Timmy T. Ale RJ już dorósł i ma styla. W nowiuteńkim swetrze w rąby. A ja, ekspert od bezpieczeństwa, walczący ze złem moją mądrą banią i wieloma kluczami na turbo breloku. Po prostu zazdrości. Więc ludzie, czy jesteście gotowi poświęcić ten mały, obskurny park i utorować drogę przyszłości? Timmy się gapi na terale. O, to damy mu szejka. Widzisz, działa. A nie, ciągle się gapi. Nie ma nic złego w starym Mrokowie. I stare drzewo też jest w porządku. Niezły ruch. To jest drzewo, przy którym dorastałam i po którym chodziłam. Słuchaj, siostro Zuziu Siano Trawożerna, czy jakie jest twoje drzewolubne imię? Nie chcesz zadzierać z Hugh J. Magnatem Juniorem, więc może zawiniesz się do swego szałasu? Czy gdziekolwiek tam mieszkasz? To jest mój dom. Wychowałam się tutaj, w Mrokowie. I nie nazywam się Zuzia Rano Żwawożerna czy coś, tylko Tutti. Tutti? Uwaga, orient! Radziłbym usunąć swój zakochany w zielsku zadek, panno. Nie mam zamiaru. Nie, jeśli chcecie je wykarczować. Jak sobie chcesz. Chłopcy! Nagle bez niej. Ona jest ekstra. Ekstra? Hej! Nie możecie powalić drzewa z przywiązaną dziewczyną. O, nie właś z buciorami wropiejący w rzut, małpko. Odsunie się. Zawsze to robię. Najczęściej. Żeby spychać się zepsuć. Na co czekacie? Nie wylegiwać się. Użyjcie pił mechanicznych. Niech piły zamienią się w balony. Hop, hop, w górę. I chcę, żeby capuś zjadł magnatowi portę. Czy coś się stało, James? Koza burmistrza wsuwa pana spodnie. Rzeczywiście.
wszystko. Wygląda na to, że park w Mrokowie dostał drugie życie. Tutti? Raju, muszę ci powiedzieć, że to było niezłe. Timmy Turner, aleś ty się w ogóle nie zmienił. Ani nawet trochę. Gdzie byłaś? Ach, no wiesz, podróżowałam, próbując zmienić świat i pomóc bezbronnym stworzeniom. A co u ciebie? O, ja wciąż w szkole. Jej, wykształcony facet. I do tego pojawiasz się i dzieją się niezwykłe rzeczy, jakby czary. Co, czary? Nie, żadnych smarów. Nie ja. Żartujesz? Nie. Ale miło cię widzieć. O co chodzi? Spaliłem plecy. Zero tulenia, zanim mi nie przejdzie. Spadam. Oto król, tak tu. Ale upokorzenie. Gadu-gadu? A spodnie za $4000 biegną przez układ pokarmowy jakiejś kozy. Jak to się stało? Janice? Jak mój idealny plan stał się nieidealny? Czego? Słyszałem, że twój idealny plan stał się nieidealny. Jeśli chcesz informacji, spotkajmy się koło 8 w Alei Cenarowym Arkanie Wacka. Denzelu, z kim ty rozmawiasz? Cicho, matko, mówię do telefonu przez mój zmieniacz głosu. Na stole masz kluseczki. Ja cię kluski. Znaczy... Alejka. Jestem Hugh J. Magnet Junior. A ty to pewnie ten dziwny koleś z telefonu. Dokładnie tak. Te zabawki są super. Kim jesteś? Rozwiązaniem kłopotu, który nazywa się Timmy Turner. One są z dzisiaj, gdy wszystko stało się dziwne. Nie dziwne. Wróżki! To jego wróżkowie. A oni są kluczem do sukcesu. Albo klapy. Wspaniałe. A szczerze, miałem cię za świra. Ja straszny, nie świr. Piły zmienione w balony? Koza jedząca spodnie? Nie masz nic do stracenia, ufając mi. Dobra. To słucham. Nie wierzę, że słucham, ale słucham. Muszę dokończyć moje największe dzieło. Atomową puszkę na wróżków. Więc ty dajesz mi kasę. Ja łapię wróżków. Timmy Turner już nie podskoczy. Wywalę czarami drzewo, żebyś ty, Hugh J. Magnat, mógł zbudować swoje plujące ropą naftową hotelowe monstrum. Mówisz serio? Jak schab. Głodny! A więc? Umowa stoi? Dobra. Jedyne, co mogłoby zatrzymać takiego typa jak ja, musiałoby być czarodziejską wróżką. To chyba zaczynamy współpracę. Jeśli pomożesz mi zbudować hotel, no to chyba tak. Tego nie było w planie. Timmy, co się stało? Smutny, bo urodziny ci się kończą? Chyba powinienem przejść się do lekarza. Boli mnie żołądek, a serce wali jak głupie. Doktor Kosmo, na ratunek! Nie ma gorączki, trzeba dogłębnie zbadać. Wyglądasz na chorego, od kiedy zobaczyłeś Tutti wczoraj w parku. Chory? A? Nie, chyba się tylko przeziębiłem. Ale ona jest taka dzielna, taka pewna siebie. O nie! Ty się zakochujesz w Tutti! Znaczy, że dorastasz i stracisz nas na zawsze! O-o! A,
To znaczy, że jednak nie użyję rękawiczki, co nie? Timmy! Przyszła Tutti! Przyszła Tutti? O nie! Zgłosiliśmy cię do domu towarowego. Pachnie ślubem! Ślubem? Ja przyszłam spytać, czy ty mi chce iść na... Mamy dla ciebie blender! Masz! On umie mielić i siekać! Masz! To przepiękny, przepiękny blender! Mieli i sieka! Ale przyszłam zobaczyć się z Timim, więc... Było mi bardzo miło, o nie! Chwila, nie idź, proszę, zostań! Zapłaciłem ale... już za wakacje! Damy ci kasę! Bydło! Rodzynki! Kosmo, musimy ją zatrzymać, zanim rozbije nam rodzinę! Pierwszy raz godzę się na twój ostry, rozkazujący i władczy ton głosu! To znaczy, kocham cię! Timmy, musimy pogadać o Tutti. Mamy stracha, że ona się... Timmy, tu! Hej, Timmy, zróbmy coś naprawdę fajnego. No, super fajnego. Ogólmy krakera, zmieńmy tatę w kobietę, zmieńmy Wandę w kobietę. To znaczy, nie umiem bez ciebie żyć. Wiecie, to fakt. Możemy zrobić praktycznie wszystko. I dlatego was tak kocham. Chciałbym, żebyśmy... Hej, Timmy! Tutti, Raju, hej, znowu ty! Ty ze mną i ciągle na siebie wpadamy, chyba. No, i wygląda, że jesteś dosyć zajęty, więc... Tak, no wiesz, to i szkoła, wszystko takie szalone. Zastanawiałam się, czy nie masz ochoty pojechać na przystań, pooglądać łodzie, wypić szejka. Tak, to brzmi całkiem spoko. O nie, wzięła go na szejka. Jedyną słabość Timiego, jak sznurek. O, sznurek. Skup się, jeśli ta miłość się rozkręci, to będzie po nas. O. Sorki, muszę odebrać. Halo? Powiedz tylko słówko i wyciągniemy cię z tego bagna. Właściwie to jest całkiem fajnie. I bez obaw, że wpadnę w to słowo na M, które macie na myśli. Ale... do morza. Tak, wszystko gra, więc zadzwonię, jak wrócę do chaty. Pa! Witaj w Mrokowie, najmilszym miasteczku świata. Wierzę, że Turner ciągle się buja na dwóch kółkach. No jeśli się nie dorasta, nie robi prawka. No i zamienia dwa kółka na wypasiony transport czterema. Zazdrości. Patrzcie na tego dzieciaka. Żałosne, że nie dorasta. Niewiarygodne, jak siedzi w swojej bańce, unikając odpowiedzialności. Ale już bez wróżków jego słodkie życie się skończy. Po 13 latach jestem bliżej niż kiedykolwiek. Turner gdzieś idzie, wróżkowie za nim. A ja będę go śledzić. Moim największym wynalazkiem. Najwspanialszym szpiegowskim odkryciem. To super ważka. A teraz będziemy znali ich kroki. A jak zastawię sidła, złapiemy Turnera i... Proszku przestań! La Nuda.
szary łabędź. Wyobraź sobie potęgę. Zażyczę sobie całej ropy świata. A razem złapiemy wróżków tutaj. Tak. Ona jest rozwiązaniem. Jaki miły Szopek. Chodź do taty. Kimi, miłość jest jak narkotyk. Ty śliczny rozrabiako. Modna knajpka. Dobrze mi się z tobą spędza czas. Mnie też. Rezerwacja. Nie bardzo. Nie bardzo? To znaczy, że niedobrze ci się ze mną siedzi? Mam wysypkę. Do góry nogami. Co do góry nogami? Ten świat. No wiesz, ten ześwirowany świat, w którym żyjemy. Chciałbym mieć czapkę. Twoje życzenie. Hej, życzenia się spełniają. Dzięki. Fajna zmiana. Nienawidzę zmian. Dlatego zmieniam majtki na czyste raz na 3000 lat. A wiesz, czego ja bym chciała? Nie. Chciałabym, żebyśmy wspólnie odbudowali park w centrum Mrokowa. Wiesz, tak jak to było w dzieciństwie. Jej, fajnie. W sensie, że nie życzysz sobie tego dla siebie. Nieczęsto się słyszy takie życzenia. O nie! Poziom się podnosi! Musimy coś zrobić, żeby to powstrzymać! Zostaw to mnie! O, Rajuśku! Jesteśmy ludźmi! No popatrz, ja mam nogi! Niewydepilowane, fu! A ja mam włosy pod pachami i nie zamierzam ich depilować. Dziwnie brzmisz! Rewela! O, kluski! Dzień dobry państwu, to my, zupełnie normalni, niemagiczni ludzio-kelnerzy z super ogłosionymi nogami i pachami. I przynieśliśmy wam obiad. Strasznie przepraszam, taka ze mnie gapa. Właśnie, pominęłaś sos. Najmocniej panią przepraszam. No właśnie, obsługa jest żenująca. Siery! Wszystko gra! Pójdę tylko do toalety i zaraz wracam. Co wy wyprawiacie? I jak wy wyglądacie? Pracujemy tu. To rzecz jasna tylko kroczek na naszej drodze do kariery aktorskiej. Stello! To jedyny sposób, by być blisko i powstrzymać Tuti. I tu podobno homar w sosie jest przepyszny. Powstrzymać ją przed czym? Przed odebraniem nam ciebie. Zakochujesz się w niej, Timmy. A jak to się stanie, już nigdy nie będziemy razem. O, chyba mam pomysł. Może byś wysłał Tuti na Alaskę? Teraz? Nie chcę, żebyście mi to zepsuli. I chcę, żeby Tuti już była czysta. To dziwne. I mam do was jeszcze jedno życzenie. Chcę, żebyście... O nie. Co? Dokąd
mnie prowadzisz? Co to za niespodzianka? To twój nowy park. Widzisz go jako pierwsza. Jest fantastyczny. Ale jak ty to... Powiedzmy, mam znajomości. Znajomości, które budują niesamowity park w ciągu dnia? No. No to chodźmy. Co się stało z parkiem? Jest przepiękny. Czekaj, mam coś jeszcze. Co to za pstrykanie? Zwalić tę złodziejkę Timiego z drzewa? Nie! On chce... Pewno mój ulubiony dzień w życiu. Hej, Timmy, idziemy na lody. Chcesz iść? Dzięki, nie idę. Jakoś dziwnie. Ale ty zawsze z nami chodzisz. To może nie pójdziesz, ale dasz nam na nie trochę kasy. W ogóle nie zwraca uwagi, więc reszta jest nasza. O nie! Poziom jest wyższy niż kiedykolwiek. Całus i po nas. O nie, to już ta chwila. Będę potwornie tęsknić. Wyluzuj, Wando. Zawsze masz mnie. Timmy! Hej! Skosiłaś go z drzewa. Wdechę. Nie chciałam, ale fajnie. Co się stało, Timmy? Ja zleciałem z drzewa? Wyglądało, jakbyś zleciał po to, żeby mnie nie pocałować. Nie, to jakaś totalna bzdura. Tylko to okropnie skomplikowane. Spotykasz się z kimś? Nie. Skończyłeś właśnie kiepski związek? Nie. Chodzi o to, że ci się nie podoba? Nie. Po prostu tego nie zrozumiesz. Racja, Timmy. Na bank nie zrozumiem. Nie kapuję, jak mogę kochać się w kimś od trzeciej klasy? Kimś, kto odbudował dla mnie park, ocalił drzewo i stwarza romantyczną atmosferę, a potem mówi, że nie da mi całusa. To cofam to. Dobrze to rozumiesz. Dorośnij wreszcie, Turner! Szlak. O! Fajowo jest znów być sobą. Tęsknię za włosami pod pachą. Faceci, a raczej chłopcy. Co się stało, króliczku? Zgubiłeś się w wielkim mieście? Puszczajcie mnie! Chodźcie tam! Dorwali Tutti! A ja mam Tutti Frutti z gorącą polewą. Znaczy, musimy jej pomóc. Do Timiego! Ty? Szara ironia. Wielka obrończyni bezdomnych stworzonek została zdradzona przez bezbronne stworzonko. Magnat zatrzymał Tutti! Tak! No, znaczy
To fajnie, że się bryknie limuzyną, co? Tak, no to znaczy, że będziemy z Timim na zawsze i nic się nie zmieni, tak? Mam poczucie winy i widzę to w oczach Pufa, Kosmo. Sami chcemy, żeby Puf dorośliał i jednocześnie powstrzymujemy przed tym Timiego. Masz rację, Wando. Musimy zrobić to, co dla Timiego najlepsze. O, jestem z nas dumna, Kosmo. I dzięki za twój wzrok przywracający rozum, Puf. Powiedzmy Timiemu i ocalmy Tuti. Spokojnie, moi wróżkowie. Tak! Dzięki atomowej puszce na wróżków pokażę Timiemu Turnerowi, że władam jego wróżkami krzesnymi! A co się stało? Tuti porwał królik i zabrał limuzynę u magnata! I nie mamy reszty! Lody kosztowały dokładnie $20. Tuti ma kłopoty. Więc chyba chciałbym, żeby stała tuż obok mnie. Chciałbym, żeby stała tuż obok mnie. Chyba Timmy ma coś nie tak z mózgiem. Ratuj nas, Timmy. Magnat dorwał nie tylko Tuti. Ma też... Sprawdźmy, czy nie ma tu kanapek. Pomóż mi. Ode mnie. Będziesz przynętą na Turnera. To część planu, ale spokojnie, wszystkiego się dowiesz w mojej mrocznej podziemnej bazie. Przeda szybko, Timmy Turnerze! Już mi teraz nie uciekniesz, Timmy. Hej, gnomie! Może masz ochotę na kawałek pizzy z mojej twarzy? O nie! Mamusia kupiła ci bilet w jedną stronę do krainy ust! Jadź się! W mojej mrocznej, podziemnej bazie. Co to jest za miejsce? Miejsce niewysłowionej kaźni! Co? Mroczna, podziemna baza musi być groteskowa. Człowiek ropa nie ma prawa przywrócić beztroskiego dzieciństwa, którego nie miał? Miejsca dla przyjaciół, których tatuś nie pozwalał mu mieć? Żeby się móc razem obujać trochę. Wyżej! Góra, góra! Nie ujdzie ci do nas ucho, magnat! Podziwiaj widok, laleczko! Nie mogę doczekać się miny Timiego, kiedy zobaczę więzionych wróżków w puszce. Wypuśćcie mnie stąd! Jak zwrócę moc jego wróżków przeciw niemu! O nie! Jakich wróżków? Panie Cracker, czy to pan? Wcale nie! Jestem Jim! Jim! Dinda Świecki! Więc wypróbujmy tę zabawkę. Naciskasz guzik i ciśniesz magię z wróżków dla siebie. Zażycz sobie coś. O, wiesz, czego zawsze chciałem? Zawsze chciałem mieć ogromny basen z piłkami, bo tatuś nie pozwalał mi go mieć. Mówił, że dostanę świeżba. No cóż. Guzik życzeń.
chcę, żeby nie miał dna. Tak, on nie ma dna. I chcę, żebyś do niego wleciał, krake. Myślałem, że coś nas łączy. Oto my jemy hot dogi, za które zapłaciliśmy ze swoich własnych pieniędzy. Tadam! Ludzie pracy i obcinające nas panienki. Hej, to Timmy. Co on tu robi? Chester, potrzebuję speca od ochrony. Że co? Musicie mi pomóc. Magnat porwał moich przyjaciół. Jeśli ich nie ocalimy, będziemy mieli kłopot. Jeśli kogoś porwano, dzwońmy na policję. Nie mogę! Oni... są tajemnicą. Tajemnicą? Wiem, że mi nie uwierzycie, ale... to moi wróżkowie chrzestni, którzy są ze mną od lat. Magiczne wróżki. To największa głupota, jaką w życiu słyszałem. Wiedziałem, że jesteś świrem, ale nie sądziłem, że aż takim. Wróżki? Ogarnij się. A teraz nam wybacz. Musimy wrócić do świata dorosłych. Zazdrość. Pomóżcie, a ja użyję ich magii i umówię was z fajnymi babkami. Dobra. Timmy Turner jest taki passé. Wiesz, gdyby on tu teraz był, to spuściłby ci łomot stulecia. Nigdy nie będziesz nawet w połowie taki, jaki jest Timmy Turner. Nazywasz się czarnym charakterem? Bez jaj! Twoje wdzianko nie straszy i cały wyglądasz jak chuchro! Wyglądam jak chuchro? Halo! Pokażę ci, jakie ze mnie chuchro! Janice! Pomocy! Przynieś mi lustro! Chcę nie wyglądać jak chuchro! Szacun dla tej wielkiej klaty wróżki! I chcę, żebyś ty... Szefie, nie! Nosił kieckę! Osobistym cyborgiem sługą. Raju, mój własny cyborg. Patrz, jaki masz super pancerz. O, że też wcześniej takiego nie miałem. Mogłbym wszystko. Wszystkie marzenia z dzieciństwa teraz mogą się spełnić. Chciałbym, żeby tańczył. Raz, dwa, raz, dwa. Tak. Zamknięte. Okej, Chester, panie specu od ochrony. Sprawdźmy, czy dasz też radę temu zamkowi. Dobra, pasuje. Wchodzimy. Muszę was ostrzec, może być gorąco. Ktoś może stąd nie wyjść. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, jak bardzo do tego... Trzymaj się, Timmy, i piszesz nam te panny! Aha, nudy, nudy! To cyborg nudziarz! Spadaj!
Idź stąd. Mroczna baza. Pomóc bezbronnym stworzeniom. Pomóc bezbronnym stworzeniom. A teraz chciałbym mieć na przykład wąsy. Chcesz, żeby były większe? Ho! Bosko! Chciałbym mieć śmieszniejsze lustro. To lustro jest komiczne! Jest super, co nie? Wyglądasz żałośnie i ta praca jest żałosna. Magnat! Patrzcie, kto przyszedł na imprezę. A ja tu rządzę i ciebie nie zapraszałem. Przeklij go laserem. Hej, upuściłem pilot. No nie stój tak, zniszcz go. O, gdzie? Gdzie on jest? Głupi pilot. Żeby był pełen poduszek. Magnat pobiera naszą magię. Kończy nam się czas. Spokojnie, zaraz was stąd wyciągnę. Uważaj, Timmy. O, piłki. Ratuj mnie, Timmy. Uważaj, Timmy. Pan Krakier wpadł do basenu i ciągle spada. Tak, to prawda. Ciągle spada. I dostałem śmierćba. Serio zostałem sam. Na luzie, dam radę. Nie ma nic gorszego niż nowa zabawka, która nie ma baterii. O, jest słodki, kiedy nie chce mnie zabić. Szybciej! Proszę. Okej, ratujmy wróżków. Tak, no właśnie. Znam już całkiem piątko. A mówiąc o wróżkach, patrzcie, co teraz dała mi ich moc. Jakieś słowo, zanim rozwalę was na totalną miazgę? Tak. Powinienem to zrobić dawno. Czas, żebym wydoroślał. Kocham was. Ciebie też. Słabo mi od tych słodkości. Koniec tego! Kocham cię, Tutti! Co jest? Co się dzieje? Zakochany. Gdzie moja wyrzeźbiona klata? Nie zapomnij nakarmić psa. Ależ Kosmo, przecież on nie ma psa. Ale jak będzie miał, to niech nie zapomni go karmić. Będzie mi was brakowało. Żegnaj, Timmy. Gdzie się podziała moja magia? Ona nigdy nie była twoja.
Moja zresztą też nie. Chyba czas dorosnąć, nie sądzisz? To nie fair! Ale ściema! Jalis! Patrz, nawet pilot się popsuł. Dlaczego to zawsze zdarza się? Fajnie. Ofiara wróżków. Fajnie. Ofiara wróżków w szpitalu. Asystentka magnata szefową. Ocaliłeś moje drzewo i skradłeś serce. Fajnie jest tak dorosnąć, co? Nie mogę uwierzyć, że przez te wszystkie lata miałeś wróżków chrzestnych i nikomu nie powiedziałeś. To niesamowite. No, naprawdę było. Byli najlepszymi przyjaciółmi. Chciałbym znów ich zobaczyć. Ludzie, Vicky jest nawiedzona. Jeśli tutaj przyjdzie, powiedz, że jestem na Seiji. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dokąd on poszedł? Jimmy Turnerze, muszę powiedzieć ci coś ważnego. Wyluzuj się, Jorgen, okej? Okay? Odpuściłem już Kosmo i Wandę i jestem już całkowicie dorosły. Jutro nawet kupię dezodorant. Przecież to wiem, głupku. Cały świat wróżków o tym gada. Jimmy Turnerze, mam dla ciebie niespodziankę. Rada wróżków. To wielki zaszczyt. Z odrobiną żalu, że my, Rada Wróżków, stworzyliśmy dziś pętlę Timiego Turnera, która mówi: jeśli pojawi się chłopak znany jako Timmy Turner, który będzie kochał swoich wróżków przez 13 lat i uratuje świat wróżków więcej niż kilka razy. Tak. I który obieca, że będzie spełniał życzenia innych, a nie wyłącznie realizował własne zachcianki, zatrzyma swoich wróżków. Może poznamy tych nowych wróżków? Oby byli fajni jak my. Przecież to my, ty głupku. Hurra! Obiecujesz, Timmy? Obiecuję, obiecuję. Bez ciebie musiałem cały czas siedzieć i rozmawiać o uczuciach. Nie, żeby coś nie teges. Kocham cię! Kochani, skoro znowu jesteśmy razem, chciałbym wam kogoś przedstawić. To Tutti. To zaszczyt. Czy to nie odlot Kosmo? Po tych wszystkich zwariowanych latach nareszcie się połączyli. Daję im 2 tygodnie. No to co robimy? Studnia życzeń. Raju, co to za fan? To nasz nowy biznes, Tutti. Na początek wspólnego życia o nazwie Studnia życzeń. To taka przykrywka dla nas, jeżdżących po świecie i spełniających życzenia ludziom, którzy tego potrzebują. I dzięki niemu będziemy blisko jako rodzina. Powiększona rodzina. No, super. Znaczy, że doprowadzimy wodę na Saharę i zamkniemy dziurę ozonową i pomożemy bezbronnym? Nie tylko to. Mamy papierowe kubeczki. Spoko. No to chyba czas spełnić pierwsze życzenie. Jesteś gotowy, Timmy? Jasne, Tutti. Właściwie znam dwóch chłopaków, którym wiszę malutką rzecz. No, chyba przed nami wspólna magiczna przyszłość. Hej, chyba Puf chce nam coś powiedzieć. Nareszcie jego pierwsze słowa. Yo, man, ale będzie odlot, ziom. Weź, pobujamy się trochę i pomożemy ziomkom. Ogarniemy temat, damy radę, co? Trzeba będzie do tego przywyknąć. Nosorki, to nie jazda jak na rowerze. Zazdrośni? Ale
wreszcie jesteśmy na wakacjach. O, kto potrzebuje wakacji, kiedy jest w raju? Jeśli nie ma Timiego, to jesteśmy w raju! Znowu ci tarteruję. To najgorszy kelner na świecie. Koniec. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Studio Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk. Dialogi polskie Alicja Petruszka. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Dorota Nyczek. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska. Udział wzięli Timi, Jonasz Tołopiło, Wanda, Anna Apostolakis, Kosmo, Jacek Kopczyński, Tuti, Dominika Kluźniak, Mama, Izabela Dąbrowska, Tata, Wojciech Paszkowski, Magnat, Waldemar Barwiński, Kraker, Artur Kaczmarski, Jorgen, Zbigniew Konopka, Wiki, Joanna Węgrzynowska i inni.